Kazimierz Orzuk, językoznawca z Uniwersytetu Rzeszowskiego, jest naszym gościem. Witam panie profesorze. Dzień dobry pani. Zaprosiliśmy pana przy okazji obchodzonego w lutym Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego oczywiście, a Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie przygotowała na ten temat taką dosyć szczegółową wystawę. Można tam zobaczyć świetne słowniki, między innymi o nowomowie, ale też takie słowniki dla młodzieży z takim słownictwem typowym dla nich. Ja chciałabym pana przy okazji młodzieży zapytać, panie profesorze, dlaczego Sienkiewicz stał się wrogiem młodzieży? Witam państwa serdecznie. Mówić o języku to mówić o naszej kulturze, mówić o mentalności współczesnej cywilizacji, człowieka, wspólnoty. Dlaczego młodzież nie lubi Sienkiewicza? Bo młodzież dzisiaj, czy my wszyscy, jesteśmy takim już społeczeństwem, że nie znosimy czytania. Większość z nas nie lubi czytać. Odeszliśmy od czytania, aby oglądać ekrany telewizorów. Szukamy łatwej informacji i szybciej. Komputerów, komórki, smartfony i tak dalej. Nie znosimy czytania, dlatego że czytanie nas zmusza do wysiłku, a my chcemy wiedzieć, znać, widzieć szybko informacje. A poza tym Sienkiewicz pisze piękną, starą, archaiczną polszczyzną, która jednak zmusza do wysiłku. Tak, ale kilkadziesiąt lat temu jeszcze nasze pokolenie bardzo lubiło powieści Sienkiewicza, naszego noblisty, i wydawałoby się, że tak bardzo się gusta Polaków nie zmienią. Kochamy go, kochamy nasze dobra narodowe, naszą piękną literaturę. Czy tak bardzo zmieniły się gusta Polaków? To gusta Polaków się zmieniły pod wpływem rewolucji informatycznej. No my nie mieliśmy komputerów, nie mieliśmy jeszcze telewizji tak bardzo mocno rozwiniętej, nie mieliśmy komórek. Książka była rozrywką. Jak ja studiowałem, pani redaktor, to nawet nie było w Bibliotece Jagiellońskiej ksero. Trzeba było szybko widzieć, czytać książkę, wiedzieć, co w tej książce jest najważniejszego. Teraz mamy inne faktory, mówiąc to naukowo. Komputer, internet, Google. Mój kolega, znakomity profesor Andrzej Markowski mówił, nie ma w Google, nie ma w ogóle, mówi młodzież, a więc odchodzimy od kultury pisma. Mówi też wujek Google. Tak, odchodzimy od kultury pisma i stajemy się kulturą nowej piśmienności elektronicznej. To ma takie powiązanie z językiem, że język jest traktowany już marginesowo, co jest złą taktyką, dlatego że język jest bardzo ważny. Dla mnie jako osoby, dla grupy, dla społeczności. Osoba poznaje świat przez język. Język organizuje moją wewnętrzną przestrzeń. Język jest moim sygnałem wywoławczym. A my uważamy, że język służy tylko do komunikacji. To jest mylące. Panie profesorze, chciałabym zapytać, jak się pan dogaduje ze swoimi studentami, skoro tak bardzo różnicie się, nie wiem, może nawet zasobem słów, rodzajem słów wypowiadanych na co dzień? Ja dogaduję się z moimi studentami, bo wykładam sprawy związane z językiem, a więc szukamy znaczeń, mówimy o gramatyce, która jest bardzo trudną sprawą. Natomiast z bardzo prostego powodu, przez wiele lat zajmowałem się językiem młodzieży. Pisałem na ten temat książkę o współczesnej polszczyźnie i tam jest taki rozdział, nawet tytuł książki nieoficjalny, Coca-Cola jest spoko, wzięty z języka młodzieży i znam ich język. Natomiast co mówię do młodych? Możecie mówić swoim językiem między sobą, nieoficjalnym, takim spontanicznym, skrótowym, bez głębszej strukturalizacji, czyli bez głębszego upowszechnienia czy wyrażenia składni. Natomiast musicie poznać polszczyznę ogólną, musicie poznać język piękny, literacki. Literacki. Ja już nie chcę tego słowa literacki używać, dlatego że literatura zdradziła język polski, za dużo w niej wulgaryzmów i potoczności. Natomiast ten język, którego uczymy się w szkole. No ale często młodzi ludzie mają tylko znajomość tego kodu ograniczonego, czyli ich języka. Tak piszą, jak mówią, bez składni, bez przecinków, bez zdań rozwiniętych. To jest niebezpieczne, ponieważ to nam grozi takim odejściem od starej
porządnej kultury polskiej. Tu wspomniał pan profesor o przecinku. Ja bym chciała, żebyśmy teraz troszeczkę pokazali ilustracji właśnie z tej Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Tam są pokazane właśnie zdjęcia, sfilmowane przez nas, jak można bawić się językiem polskim. Jest tyle ciekawych zdań, które sobie ćwiczymy, żeby ćwiczyć dykcję na przykład, prawda? Jest tyle zdań, które zmieniają całkowicie sens, gdy nieodpowiednio postawimy lub nie postawimy w ogóle przecinka. Czy akcent zdaniowy, to się nazywa akcent zdaniowy, zaakcentujemy. To, co nas pani uczyła w szkole, panowie bydło, zdycha burmistrz, prawda? A więc panowie, bydło zdycha, podpisał się burmistrz, to jest oczywiście ten kawał. O właśnie, tu widzimy na ekranie suchą szosą, Sasza szedł. Czy ja suszy się suszy, w czasie suszy szosa sucha? Mój syn zawsze mówi, powiedz to, ale szybko. Ja o tym mówię ciągle. To są łamańce językowe. Łamańce językowe, ale zwracając uwagę na pewne zjawisko, które też idzie do języka polskiego dzisiaj bardzo niebezpiecznie. To znaczy, młode dziewczyny, kobiety młode, bardzo często niedokładnie mówią, to się nazywa naukowo szereg miękki, a więc mówią nosić, kość, nieść, złość. Niech pani zwróci uwagę. Tak, zwróciłam. Ta moda się zaczyna w gimnazjum. To jest fatalna moda. My w czasie obrad Rady Języka Polskiego o tym często mówimy i jest jeden sposób. Niech nauczyciele na to zwracają uwagę, niech ćwiczą, ponieważ to jest niechlujność mówienia, niedokładność. A dziewczyny później uważają, że to jest takie modne, na topie, nowoczesne, one są ważniejsze, jak tak mówią. Nie, to jest fatalny błąd. Panie profesorze, i wracamy jeszcze do ustawy o języku polskim. Weszła w życie w 2000 roku, tak ją odtrąbiono, takie miały być wielkie zmiany. Czy pan te zmiany w Polsce zauważa? Czy wyszła nam ta ustawa na dobre? Ustawa o języku polskim właśnie była przygotowana przez moich wspaniałych kolegów, nauczycieli, pan profesor Pisarek, który też często w telewizji dawniej występował, pamiętam w Studio 2, jeszcze były te jego czasy. Ustawa miała chronić polszczyznę, nasz największy narodowy skarb. Ważne są dobra materialne, ale powtarzam, język jest najważniejszy. Niestety stała się teraz ustawą pustą. Martwą. Powiedziałbym martwą ustawą, dlatego że nie ma egzekwowania jej przepisów, a jeśli przepisy nie są egzekwowane, ustawa jest martwa. Na przykład mówi się wiele o czystości języka polskiego, że nie powinien on być tak mocno zapożyczany, nie powinien się zapożyczać, a zwłaszcza w sferze, jeśli mamy publiczną sferę, a więc na ulicach, ileż tych reklam w języku angielskim, ileż napisów w języku angielskim. Ja nie występuję przeciwko językowi angielskiemu, to jest wspaniały język. Musimy znać polszczyznę i obcy język. Natomiast nikt nie egzekwuje, jeśli słyszymy kary jakieś, czy w ogóle nie wymierza, jeśli słyszymy wulgaryzmy na ulicy. A społeczeństwo zniosło tabu na używanie wulgaryzmów, co jest zupełnie wbrew tej ustawie. A na przykład w Gdańsku jest port lotniczy imienia Lecha Wałęsy. Już tak bardzo brakowało pieniędzy na ten napis, a jest tylko napis Lech Walesa Airport. No gdzież my jesteśmy? Jesteśmy w Anglii czy jesteśmy w Polsce? Uczmy się polskiego i angielskiego. Powinna być napisana taka fraza port lotniczy imienia Lecha Wałęsy, a później ewentualnie Lech Walesa Airport. Ale w Polsce są przykłady zmian, które wyszły na dobre po wprowadzeniu tej ustawy. Między innymi ja widzę to w mediach. W radiu jest duża część piosenek w języku polskim, a kiedyś tak nie było. Cały czas słyszeliśmy w języku angielskim i angielskim i angielskim. Czasami człowiek się zastanawiał, w jakim kraju żyje. A jeśli chodzi o obronę tego języka na terytorium własnego kraju, to w Europie mamy dobre przykłady tego. Ja nie mówię tu już o Polsce, ale na przykład Francuzi bardzo bronią swojego języka ojczystego i bronią się przed angielszczyzną. Tak, ja byłem 4 lata na Uniwersytecie Francuskim i znam te sprawy. Nawet takie bardzo specjalistyczne słownictwo, jakim jest komputer i cała semantyczna otoczka komputera, jest tam w języku francuskim. Tam nie ma komputera, tam jest ordinateur. Tam wszystkie inne sprawy związane z tymi wyrazami zapożyczonymi są oddawane w języku francuskim. Ale ma pani rację. Piękny język polski brzmi w piosenkach. Nawet niektóre radiostacje... To się właśnie zmienia na lepsze. Mają dzień poświęcony, czy miesiąc poświęcony polskiej piosence.
zwróćmy uwagę, jak starsze piosenki śpiewane przez dawniejszych artystów są świetnie wykonywane artykulacyjnie. Wspaniała dykcja, a sens bardzo głęboki. Śpiewając po angielsku tego nie odczujemy. To jest po prostu pewna moda. Po polsku piosenka... trudniej się śpiewa, po angielsku łatwiej, tak? Podobno tak mówią piosenkarze. No, bo łatwiej przykryć różnego rodzaju wady. Natomiast po polsku również się dobrze śpiewa, bo mamy jednak pełne samogłoski, które są ładnie śpiewane. Powiem teraz panu profesorowi, co mnie na przykład przeraża w Polsce, a może pan profesor też jakiś przykład poda. I no jeszcze kilkanaście lat temu byłam matką noworodków, powiedzmy, niemowlaków. I nie mogłam kupić ubranka z polskim napisem, powiedzmy, kocham mamę, czy no nie wiem, urodziłem się wtedy i wtedy. Wszystkie ubranka były z napisami angielskimi, co mnie tak szczerze powiedziawszy oburzało trochę. Tak, bo to jest moda, taka moda, że po prostu nie można tego odczytać, jeśli nie zna się obcego języka. Być może ta moda na napisy polskie wróci, ale ustawa, powtarzam raz jeszcze, musi być zmieniona. Musimy zwrócić większą uwagę na wartość, na bezcenne dobro języka ojczystego. I będzie tak, jak mówił Mikołaj Rej? Niechaj to narodowie? Żdy postronni zna... Iż Polacy nie gęsi... I swój język iż mają. Swój język mają. To jest nie gęsi, czyli to jest przymiotnik, nie gęgamy jak gęsi. My mówimy po łacinie? Tak, my mówimy po polsku, ale ten język teraz, mówiąc bardzo potocznie, jest w pogardzie. Niestety jest w pogardzie. Ja boleję nad tym. Język polski jest w pogardzie, dlatego że i zanika umiejętność publicznego mówienia. Niby zwracamy uwagę na to, że trzeba porządnie wygłosić jakieś przemówienie, czy powiedzieć jakieś zdania publiczne, ale coraz częściej czytają z kartki, fatalnie, jeśli mają coś powiedzieć, parę zdań, to jest kłopot nie do przebrnięcia. Tak, język polski jest w pogardzie, niestety. Panie profesorze, w tym miejscu musimy już postawić kropkę, bo program na się kończy. Bardzo dziękujemy serdecznie, że pan był dzisiaj gościem naszego studia i tak bardzo przekonywał pan wszystkich do tego, by mówić poprawnie po polsku. By czytać, pisać. Czytać, pisać. Pisać, tak. Używać polszczyzny, czytać dzieciom i w ogóle zagłębić się w polszczyznę, co nie znaczy, że mamy inne języki odsunąć, ale polszczyzna jest pierwsza. Tak, cudownie. Bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie.